wydaje wypłaty gonitwy. W 7 dziesiątkę zwyczajnie 16, 50, 2, 10, 6 i porządek, przepraszam, 6, 10, 10, 6, 11, 30, 3, 76, 80, trypla 410, septyma nietrafiona, dupla ekspertów 259, trypla ekspertów nietrafiona i nietrafiona także finta. Gonitwa numer 8, gonitwa dla 3-letnich koni właśnie trzeciej grupy, dystans krótki 1200 metrów. Numerem 1 Duke Karakan ze stajni Janusza Kozłowskiego, w siodle Joanna Balterska, waga 57 kg. To jest koń, który wygrał łatwo dwa biegi na 1200 metrów, na innych dystansach osiągał trochę słabsze rezultaty. To na pewno będzie zaliczał się do faworytów. Kolejny koń to piątka, ogier Machalan, trenowany przez Wiatosława Szymczuka w siodle Karolina Kamińska pod wagą 58 kg. Koń, który zaliczył w tym roku 3 solidne występy, od ostatniego biegu mając zdjęte 4 kg. Kolejny koń to koń numer 6, Jula Maury ze stajni Macieja Jodłowskiego w siodle Zawadbeko pod wagą 58 kg. Dobrze menażowany koń, który bardzo sprawnie podnosi pieniądze 100 rus. Dzisiaj w tym biegu też powinien się liczyć. Wygrał w tym roku 1 wyścig, 4 razy był pierwszej kilogramu. Chciałbym, żeby to były kluby. Ona rozpoczęła wygranej w tym sezonie. Myśmy dzisiaj dopiero chyba na tego zadania biegała Nie, no to ten poszedł, ale z 5 na pewno jak wejdę. Siedzi. Tam jest czas, teraz jak się wejdzie. Koń numer 4, Rolsztrem, tutaj Adama Wyżyka, konia będzie dosiadał. Szczepan Mazur pod wagą 9 kg. To jest koń, który odniósł w tym roku dwa zwycięstwa, zresztą w ostatnich biegach, ale na dystansach średnich 2000 metrów. Jak wygrywasz? Za chwilę będzie w konie udadzą się na korkę. Przegrał rekord toru. Tak, a mówiłeś ten biuk jedynka. Gdzie? Ta jedynka. Ale właśnie jestem z nie wiem czemu tak absolutnie. Jednak duża różnica.
Brawo, Kaśka! Co? No. Zakryć co może. Bo on mnie w domu nie chce leczyć.